Poznania, moi kochani, pomóżcie mi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, ludzi! Bardzo proszę, szanowni państwo, pomamy sprawę zareagowanie do pokonania akcji na metrę, że oni to tak chcieli, że nie mieli. Szanowni państwo, to jest tylko do pracy, zero, bo tylko to wygląda. Moi kochani, pamiętajmy o ekipach, pamiętajmy o pojazdu elektronicznym. I pamiętajmy o tym, aby ten bieg potraktował. I mamy pojedyncze na to. Pamiętajmy, Michał Wojewódz, jeszcze do teraz 131 na wyboru. Proszę Państwa, jesteśmy z Tobą Pacz, biegni dalej, moi kochani. Pierwsze informacje, jak ten bieg będzie się rozprawiał. Kolejni zawodnicy, będzie brawa, szanowni państwo, tutaj na pierwsze nie może być cicho. Kto może być głośno? Brawo, brawo, brawo! Nasze wsparcie. Daniel Pąk, Jerozolski Zemiecki, Marek Szopa, Przemysław Wartosik, Adam Musiał, Jacek Marzłokiewicz, Łukasz Pita. Szanowni państwo, kolejni zawodnicy, pierwsze kółeczko mają już na sobą. Brawo Michał, brawo! Mamy kolejnych zawodników, Michał Andrus, Wodrówka, przed chwilą mijał naszą kreskę i kolejni zawodnicy. Szanowni państwo, Piotr Piotrowski, Dariusz Juliński, Błażej Tomczak, Paweł Kruker, Dariusz Sergowski, minął kreskę, Wojciech Kowalski, także szanowni państwo, bardzo, bardzo serdecznie. Mamy Czeska, Piotrek, trzymaj tempo, trzymaj formę. Szanowni państwo, dzisiaj może spowodować to, że te kilometry, mamy kolejnych zawodników. Paweł Szmara, Grzegorz Świątkowski, Krzysztof Pukiel, Rosalia Kapka, Czesław Działek, Krzysztof Krzęczuk, kolejni zawodnicy, Iwona Kulnik, którzy mają po polskiego, Kazimierz Szurek-Pańczyk, Piotr Wójcikiewicz, Szczucinek, moi kochani. Teraz więcej, mamy kolejnego szóstego litera Arka Iwanowskiego, pan Bento. Szanowni państwo, cały czas już mamy rozciągniętą grupę, więc cały czas mamy zawodników tutaj przy okresce. Szanowni państwo, zrobimy tym teraz trochę więcej. Brawo, brawo! Wyniki one muszę sobie sprawdzić na stronie maratonu.pl. Zapas właśnie wyniki online i tam można sprawdzić, bo też mogę zrobić. A teraz czekamy na zwycięzców powoli, ale tu jest zwycięzcem drugie koło. Dawaj, na swoje. Mamy kolejnych zawodników, które i oczywiście oczywiście zaskamy, oczywiście trzymamy kciuki. Szanowni państwo, przypominamy, że tych kategorii konkurencji jest naprawdę wiele. Każdy rywalizuje, jeżeli każdy oczywiście rywalizuje w różnych kategoriach, to a przypominam, że również wspaniała zabawa z Rokiem Fontaną. Ustępnie zawodników już przekroczyło tutaj bramę po raz drugi. Z 256, więc jeszcze biegamy. Biegamy! Mamy kolejnych zawodników. Krzysztof Puchała, Mateusz Osański, Krzysztof Kozinski, Maciej Graba, Kasper Gajdosz, Krzysztof Stańczyk, Daniel Stankowski, Tomasz Jedeo Kobyt, który jest przegraczali. Maciej
pamiętaj się o tym, że sprawy lub Iwona, szanowni Państwo, tak dużo nawet nie podbiegło, że nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. Szanowni Państwo, powtarzamy to po raz kolejny, jeżeli chcecie śledzić wyniki online na bieżąco, to paratończyk, pomiar czasu, PNL, to możecie to wszystko sobie zagrać. Przypominamy o darmowym wiki. Szukajcie w okolicach konfiguracji elektrycznej, tam można takie wizy nabrać. Ci, którzy biegną na drugie koło, prosimy lewą stroną się przemieszczają, za chwilę jeszcze więc lewą stroną bramy przebiegamy na następne okrążenie, przyszujemy prawo, w lewa strona. Prosimy zawodników o to, aby zostawiamy prawo i moją stronę na finisz. Zawodnicy, dokładnie, zawodnicy po prawej stronie, którzy jeszcze nie finiszują. Kolejni zawodnicy i szanowni Państwo, na momencie widzimy o rynku rzeczy, czyli zobaczcie, jakie zobaczy sobie fantastycznie siedzi, ale widzimy starostę Szymce Prezydenckiego, pan Bolica Kieruj, ten zmienia gościu mi się właśnie tak czasem, ale z numerem pierwszym to obuduje właśnie do jak najlepszego startu. Moi kochani, kolejne zawodniczki i zawodnicy, Izabela Stawicka, Magdalena Gabel, to zawodniczki, które przekraczają naszą kreskę po raz pierwszy. Brata Czulak, Małgorzata Borkowska. No i mamy Mateusza Czarkowskę, czyli naszego wiceburmistrza, który widzę, że jeszcze coś tam powinniśmy. Trzymamy kciuki i powiedza stronę ulicy było jasno jeszcze. Moi kochani, widzimy kolejnych zawodników w koszulkach Abecento. Tym razem mamy Zarysia Niedźwiedzia, więc brawa! Dobrze, kolejni zawodnicy, moi kochani, kibice, tu nie odrzucimo. To muszą być oklaski, bo już na chwilę, dosłownie za minutę, dwie, możemy spodziewać się pierwszych kibicujących zawodników. A tymczasem kolejna, jeszcze grupa Kabecento, organizatorzy, ale również wygracze, wielkie brawa. Trzymamy za nas kciuki. Szanowni Państwo, widzę powoli, jako dowodzicielce, jest tak też słoneczko dzisiaj, to coś, które nie wymagało nic więcej, więcej, ale dla nas jest na pewno przyjemniej. To był Świątek, Rolina Frankowska, Rolina Ciszewska, Edyta Pochwada, Ryszard Berliński, Małgorzata Młońska, Marta Mikołajczyk, Michał Janczarek, Natalia Janczarek. Kolejne zawodniki, kolejni zawodnicy wyszły na pierwszym okrążeniu. Jak zajmamy na zegar w tym momencie 19.40, więc po malutku możemy się spodziewać finiszujących zawodników. Ale ciągle, druga walka o każdy kilometr. Przy tym włączu, w tym koneksu nie jest to, szanowni Państwo, łatwe. Pani Andrzejewski, Monika Wielewska z Barwinka. Widzimy już finiszującego zawodnika. Szanowni Państwo, teraz nie może być tutaj cicho. Prawa strona dla finiszującego zawodnika. Szanowni Państwo, od samego startu. Od samego startu numer 131. Jeszcze ostatni mecz. Jeszcze brawa, jeszcze brawa. I mamy zwycięzcę kolejnego. Zwycięzcę Iwa Zolewicz, oczywiście Polski. Jako pierwszy na tej kresce. I ta właśnie ta czwarta piątka na rynku się zamyka. Iwa Zolewicz, bardzo serdecznie gratulujemy do zwycięzca i zawodnik, który został dzisiaj najlepszy. A tutaj jest na finiszu gracza Rafała Misjana. Gorące brawa.
Szanowni Lapornicjan, dziś występujący w filmie Maryła. Szanowni Państwo, jeszcze kilka metrów, ale tam już stają się zawodnicy. Jeszcze brawa, Lapornicja na ostatnich metrach. Jeszcze brawa Szczęsanin, który dziś właśnie taka wszystko zachęca jeszcze do tego filmu. Lapornicjan jako drugi dzisiaj reprezentujący Szczęsanin i Szczęsanin Barwanów i Polski. Kolejni zawodnicy już na mecie. Mateusz Wągrzewski i Marcin Pancarski, dożycie do Polski. I rozglądamy się za kolejnymi zawodnikami. Kolejni zawodników dziś urodzą się brawa. Numer 83 już na mecie, a numer 83 to Zariusz Pancarek, dożycie do Polski. I mamy kolejnego zawodnika, Mateusz Cieszyn, dożycie do Polski. Szanowni Państwo, chodzi na rynek również KSC Maryła Dożywiej do Polski jako pierwsza zawodniczka na naszej linii mety. Ale nasza piątka to jest dwa. I szanowni Państwo, niektórzy ten bieg bardzo ambicjonalnie, ale niektórzy rekreacyjnie, szanowni Państwo, na wszystkich zawodników na mety. Wyjdzie lewa, numer 213 na mety. 213, czyli Piotr Majski, ministr Stęka, bardzo serdecznie witamy i kolejny zawodnik na mecie, numer startowy 134, czyli przewodniczący Krzysztof Marnika. Dariusz Bąk, 8 nad Nocecią. No i oczywiście kolejna brawa z numerem 8, tutaj żona zrobię kierowcę. Numer 220, Radosiał! Zdecydowała 220, czyli tak jak się jeszcze chwilą speaker powiedział, ona musiał, Znawka i kolejni zawodnicy, czyli Michał Papicki z Górza Matryko Polskiego. Numer 145, czyli już również na rynku. Ale to jest na Francisco! Zaczęto ale to nie koniec walki, już urodził mamy zawodników, którym zostało jeszcze trochę sił w nogach, także kasy kręci jak najlepiej. Szanowni Państwo, bo w tej ogólnej klasyfikacji już wiem, na tych klasyfikacjach poszczególnych, które na wierzchu, na kilogramy, to jeszcze ciągle się rozgrywa. I na meczu numer 45 Michał Andrus Wybogrówka, a tu Daniel Płatuszyński z Drzeka. Mamy Darka Sajdorskiego z Drzekańskiego, bardzo serdecznie gratulujemy. I kolejni zawodnicy 144, czyli Waszej Tomczak z Drzeka. Bartosz Kubiński również na meczu, a teraz Daniel Zuta i Maciej Bartosik. Numer 172, więc brawa, szanowni Państwo, tu wracam tutaj, nie może zabraknąć. A numer 172 to Paweł Krutel, który już piątkę, czwartą piątkę na rynku ma za sobą. A my czekamy za drugą kobietą, no my tu przypominamy, Malwina Dymek zwyciężyła, a tutaj już widać, faktycznie zbliża się druga zawodniczka. I to będą Państwo wielki finisz. Szanowni Państwo, wieczór brawa, mamy drugą zawodniczkę na mecie, numer startowy 182, numer startowy 182, czyli Iwona Kunik z Gorzowa Górnego Polskiego, ale już jest trzecia kobieta, numer startowy 94, i nie jest jeszcze Malta Kunik opowie, numer startowy 94, czyli Agnieszka Augustyniak z Gorzowa Górnego Polskiego. I witamy kolejnych zawodników na mecie. Jeszcze mamy kilka rodzinków na czasie, na pewno jest Starewska, bo tu zawsze rozdaje również burmistrz Mateusz Sajdowska, który za chwilę powinien pomału się nam pokazywać. Kolejna pani na mecie, Rozania Gapska. Szanowni Państwo, zobaczcie, jak to słoneczko może wykończyć. Zobaczcie, Szanowni Państwo, jak trzeba złapać od kito czasami dłużej chwilę próba, ale jesteśmy przekonani, że zawodnicy za chwilę wejdą do siebie. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Wiem, że nie macie siły, ale jak możecie odpoczywać parę metrów dalej, tak jak rzuca nas bardzo wygodne. I już zaglądamy, Szanowni Państwo, kolejni zawodnicy.
kolejni zawodnicy na mecie, numer pokoju 214, czyli Dariusz Zatorski, Piotr Wójcki, 273, Radosław Fartkowski, Ostawie Kielecka, Bajtankowski, Patryk Kielczyka, Krzysztof Michala, Kijana, daje wynik to zawodnictwu, które... Bardzo serdecznie gratulujemy. Jeszcze metr do pokonania, szanowni państwo. Szanowni państwo, jako bardzo ostatnie metry, ostatnią pozycję. To ważne, żeby na sumie 100%. Nie zawsze trzeba wygrać, ale trzeba na sumie 100%. Jeszcze trochę i już mamy metę. A tutaj ląduje nam numer 23 Grzegorz Haczewski, który zęga na mecie. Kolejny zawodnicy. Jest już raz, szanowni państwo, bo to już walka, to jest straciła walka i nie będzie tu łatwo. O, proszę bardzo. Zapraszamy w stronę medyków, koło którego samochodu pomiaru czasu. Zapraszamy obsługę medyczną, mamy tutaj kłopotów. Brawa, numer 80 Karolina Kulik, zesłużymy na mecie. Szanowni państwo, kolejne zawodniki, kolejni zawodnicy, Karolina Marzec też na... i Violeta Galina Kubicznowa, szanowni państwo, rozwiązały się kolejni zawodnicy, numer startowy 297, czyli panie Kurnowo, wszystko pieniędzy. Kolejni zawodnicy, Leszek Majewski, szanowni państwo, ponad 300 godzin wypadek wydania, trener, nauczyciel, ale również organizator. Nigdy nie mógł ze względu formy na tym wystartować, a to na tym się udało. Leszek Majewski, numer startowy 300. Kolejni zawodnicy, kolejne finisze. Kolejne finisze, oczywiście każdy numer jest ważny i teraz na mecie numer 104 Marcin Dębski i 130 Tomasz Patora. I ja ci wielki gości, szanowni państwo, zostało w butach i jest na pewno atrakcyjne, ale to pewnie nie koniec finiszu. Jeszcze mamy sporo zawodników na trasie. Proszę zobaczyć ostatnie metry i należy się tutaj pochwała dla chłopaków i Gawel, Sebastian Bukaszewski, Sebastian Krejski, Tomasz Jałowski, Krzysztof Kuchała, Witek Kruzlewski, Magdalena Bukorek, Jacek Fałczowski, bardzo dziękuję. To zawodnicy, którzy właśnie do naszej mety dobiegli. Kolejni zawodnicy to numer 21, Krzysztof Pelek, Irena Majkowska, Mateusz Urmański, Przemysław Galant. I zajmamy ciągle, wypatrujemy swoich. A jak widzimy swoich, to nie będzie brawa, szanowni państwo. Stąd tak jest, przyjechaliście do nas do strzelec, a tu bardzo prosimy do strzelec, to wypatruje swoich bumy brawa. Kolejni zawodnicy na mecie. Jest przedstawiciel numer 290, Arka Narcyzów. Nie mam spuszczami, szanowni państwo, dzisiaj jaka rozumie brytyny swoim członkiem. Ale zakamy na linię funkcjonującą pięknych linii, numer 243, czyli Mateusz Tajkowski, który zęga, no i tak zęga, piękna walka. Wielkie brawa, gratulujemy. Już na mecie kolejna kobieta, numer 496, jest na Polsce, który zęga. O, szanowni państwo, i to jest bardzo ostatnie i na gentleman bardzo do końca. Bardzo do końca. Kolejny zawodnicy numer 242, Agnieszka Przewoźna. Poniżej 24 gremy. O, ale mamy kolejnego zawodnika, Arka Pazdrożo, który to chyba odnieść przedstawiciel, Wojtek Zagórniczy. Ale to jest dobrze, zapomina. O, piękny symbol, numer 77. Numer 77 to Hubert Jędrzejewski, Gorzowa Wielko Polskiego, który jest też fantastyczny wynik. No i na mecie Korin Szatelska Krzysia. I zabrał na to Mateusz Zagłębaczko. Jak to biegł? Bardzo, nic o tym nie można powiedzieć.
Kudrawa. I na metę już znajduje numer 27, a jest to bardzo Sadusinek Kudrawa. Proszę, panie przewodniczący, szanowni państwo, kurkusowe zbrodnicze koszulki Marko Miliona, bardzo serdecznie zapraszamy, chodźcie tutaj, zbolecie polskie szulki. Polskie głosy, wielkie brata, którego pozdrawiamy, że może szczerze. No i życzymy jak najlepszego wyniku i sportowego, i tego nie sportowego. Moi kochani, kolejni zawodnicy, tutaj gdzieś na mecie, na polskości. I tutaj bardzo z ostatnimi latami, numer 218, to Joanna Para.
Kolejna zawodnicza na mecie za naszym przydatą. Numer startowy 271, czyli pan Paczuby, 6-2 Polski. A tu za nią, ale Katera, Wysokiego Królowa, Sylwia Pokuszalska, z którym pan Itariusz Jutwicz, 6-2 Polski. Wielka Pintowska, przewodnicza Sandra Bera, ze Wysokiego Królowa, Piotr Duna i Sylwia Pokuszalska, Maciej Kuta, drugi szóste. Jest brawa, numer startowy 73, o! Jeszcze chyba nasza najmłodsza zawodniczka, która powiedz dalej, Karolina Tarnowska, to numer 73. Wielki brawa, kolejne panie na mecie, kolejny pan na mecie i zagrodamy na trasę jeszcze kilku dziesięciu na tych zawodników na naszej trasie. Szanowni Państwo, teraz są potrzebne brawa, bo to już jest ostatni minut, piękny wynik numer startowy 179, to mamy na liście w imieniu wodu. A zaraz mamy Małgorzata Wielkiewicza, Wielkiewicza, Marek Czerniacki, Boże Dziecko Polski, Klawina, Kreszczyn, Jarosławca. Kolejny zawodnicy Zgromadzenia Publiczka, Wielkiewiczyny, Anna Sobłowska, Zgromadzenia i Małgorzata Wasza, również Boże Dziecko Polski. Wielkie brawa, wielkie brawa, numer startowy 75, Klawina, Natalka, Stateczna Kowalicka, pokolenie Wielkiewiczy, Monika Gruntu, również przekażą oczywiście sprzęt ukraiński. Warto o tym wspomnieć, że każda zawodniczka otrzymuje piękną różę, herbatową różę, a to różę zawsze kierowało na pytania kwiatek dla podczasów. To jest oczywiście na naszej mecie. To jest Jana Paulina i Tomek Ewa. A teraz Kamila. To był pracowanie, które na mecie Weronika Chłopek. Jakub Chłopek. Już zaglądamy na naszą ostatnią stronę. Numer startowy 14, gratulujemy już na mecie. A numer startowy 14 to Monika Paranowska z Brezdenka. Jeszcze trochę otuchy, trochę draw. Brawo! Trochę draw, to dokładnie. To dla zawodników bardzo ważne i istotne. Agnieszka Kaczka, drawska, właśnie przekroczyła naszą linię mety. Wielka brawa. Startowy 236. A to Eugeniusz Kiwa do Żywego Polski. I szanowni Państwo, kolejne zawodnicy, kolejni zawodnicy. Bardzo serdecznie gratuluję. Emilia Burguna, Kiza Rosińska. Dobrze, na pieniądze! I kolejny numer 92. Numer 92 to Rzeszek Papina. Kozielica. A kluczą. 36 minuta na naszym zegarze. Zaglądamy jeszcze na trasę. Jeszcze wiemy, że mamy zawodników na trasie. Szanowni Państwo, proponuję, aby do samego końca dostać przy naszej wiosce i jeszcze wspólnie podmiotować i odwrócić brawa naszym zawodnikom. Szanowni Państwo, prosimy o brawa. Już za chwilę na mecie numer 129, czyli Jerzyna Jurosewicz. Proszę tylko pomóc.
5 osób na trasie. Szanowni Państwo, organizatorzy podają mi sędziowie, tak naprawdę podają, że jeszcze mamy 5 osób na trasie, o ile ciągle nie chcą, mamy nadzieję, że tak. Ale widzimy kolejnych zawodników, także myślę, że wszystko zakończy się w naszym limicie. Przypominam, że limit czasowy to 60 minut, natomiast 38 minut, dokładnie, także jeszcze ten zapas czasowy jest. No i szanowni Państwo, teraz wszyscy, naprawdę wszyscy, wszystko do mnie na miejsce, miłe brawo. Szanowni Państwo, bo to zawodnicy, którzy nie podali się do samego końca, walczyli i urwywali się w człowieku. Tutaj na końcu na rynku bardzo serdecznie gratulujemy Eduka Jana z Dużona Wielkopolskiego, ale tam jeszcze wędruje numer 222. I ostatnie na będzie wielkie brawa, numer 222 to Albert Kierw z Dunechowa. Także bardzo serdecznie gratulujemy. No i szanowni Państwo, jeszcze raz widzimy brawa. Numer startowy 275. Dziękuję, gratulacje, gratulujemy. A jest to Klaudia Socha z Barlinka. I oddali. Tam rozbiegają. Dobrze wiedzą. Ale w chwili obu jest długo. Trzy osoby dobiegły, czy teoretycznie jeszcze dwie na trasie. No jedna z nich ma po prostu rundę. Nie, oczywiście, póki jest na trasie, będzie. Czyli teoretycznie mamy dwie osoby na trasie, tak? Jeszcze dwie osoby mamy na trasie, a minęła 40 minuta, tak naprawdę 41 minuta już minęła, zaczynamy 42 minutę naszego biegu. Dwie osoby na trasie, czyli czekamy na coś dwóch zawodników na naszej linii.
Ciągle czekamy na zawodników, którzy wedle informacji organizatora jeszcze są na trasie. Dwie osoby, które jeszcze są na trasie, na zegarze 45 minuta. Szanowni Państwo, wielkie brawa, bo idziemy już tutaj kolejnych zawodników. Przypominamy, że jeszcze tych zawodników, a już po malutku zmierza do nas numer 61. Szanowni Państwo, trzeba mieć wielką wolę walki, żeby nie mieć straty i biegnie same do końca. Każdy metr nie jest niełatwy, ale to jest do osiągnięcia. Wielkie brawa, numer 61 na naszej mecie, czyli Krzysztof Pijarowski, Gorzów. Pani się zmieści w 50 minutach na pewno. I zaglądamy na naszą, ostatnią prostą. Jeszcze mamy zawodnika. Zawodniczkę. Dokładnie. Jedna z zawodniczek już za chwilę na naszej mecie, szanowni Państwo. Spokojnie, wynik czasowy powinien być wystarczający. Jeszcze mamy 13 minut, aby ten bieg zakończyć. Spokojnie. Szanowni Państwo, teraz będziemy jeszcze raz, teraz ostatni na naszym finiszu pić brawo, więc przygotujmy się do tego, bo to wielkie wyzwanie, szanowni Państwo. Na każdym miejscu tej trasy można było z niej wejść, ale tu to największy fajterzy, największy zawodnicy to same do końca walczą. I jeszcze brawa, szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawa, bo nie trzeba wygrać, ale trzeba dać 30%. No właśnie, pięknie, pięknie, numer 37 na mecie, Ewa Klejsko, żona Wielkopolskiego i tym samym mam